Cześć, z tej strony Dąbro i witam was bardzo serdecznie w takim nietypowym odcinku, no bo praktycznie większość odcinków, które dotychczas nagrywałem, miały związek z FIFA, a dzisiaj mamy tutaj PES-a 2021. Co ciekawe, PES obecnie jest darmowy, w sensie jest to wersja Lite, czyli po prostu macie dostęp do Ultimate Team takiego FIFA-owego, czyli My Club, jeśli chodzi o PES-a, więc no fajna opcja, tak, jeśli ktoś z was nie grał w PES-a albo gra w PES-a, ale nie kupował tej nowej wersji, to ma teraz okazję sobie pograć właśnie w My Club za darmo, bo można sobie tą gierkę pobrać. Ja sobie z tego skorzystałem, nigdy wcześniej nie grałem w PES-a, przysięgam, naprawdę w żadnego PES-a nigdy nie grałem, jest to moje pierwsze w ogóle spojrzenie na tą grę. Zagrałem już kilka meczów, jak widzicie mam 50 tysięcy tych GP pointsów, znaczy tych pointsów, a GP pointsów mam 800, no tych złotych takich, nieważne. Sorka. No i powiem wam szczerze, wiadomo, gameplay jest trochę gorszy, ale jako tako gra mi się naprawdę przyjemnie, jest to też fajna odskocznia od FIFA. Chciałem was dzisiaj zaprosić na takie krótkie otwieranko. Otworzymy sobie dwa te collector boxy i do tego trzy piłki z Ligi Włoskiej. Tam też są do trafienia ikony związane z Ligą Włoską, między innymi Cafu z Romy, czy to tam jest chyba jeszcze De Rossi i trzeci jest bodajże Totti, z tego co pamiętam. No więc fajnie taka, że tak powiem, odskocznia. Otworzymy sobie za te MyClub końcy pierwszą piłkę. Zobaczymy, co tutaj trafimy. No, tutaj można trafić Van Bastena, jeśli chodzi o ikony Nedveda. Bodajże jeszcze jest tutaj Oliver Kahn. Ale my wędrujemy do Anglii i mamy złotą piłkę, no czyli no nie jest dobrze. Egan, powiem wam szczerze, że nawet tego zawodnika nie kojarzę. No mam tutaj stroje Shanghai UCPG, bo akurat sobie je wybrałem. Wiem, że tutaj można też sobie wygrywać swoje, ale jako tako swoich strojów jakichś tam nie mam. Być może w przyszłości sobie je zaprojektuję. Aczkolwiek, no tak jak mówię, fajna alternatywa dla FIFA. Można sobie też pograć. Jeśli chodzi o tą paczkę, no to no niezbyt to było dobre. Ale no cóż, no też nie można wiecznie czegoś fajnego trafiać. Tym razem wędrujemy znów do Premier League. Może jakaś czarna piłka. No niestety, kurczę, znowu złota. I tym razem chyba to jest Andy Carroll? Chyba Andy Carroll, z tego co mi się wydaje. Chociaż nie, to jest Gareth Bale. No i powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że taki traf tutaj, 84 Gareth Bale. Naprawdę spoko traf. Chociaż no ten przód mam troszkę już tam wypchany, no bo na początku jak zaczniecie sobie grać, dostajecie tam sporo zawodników takich darmowych po prostu, żebyście sobie mogli nimi grać. Pokażę wam to oczywiście później, zagramy sobie jakiś jeden meczyk. No i co, no tutaj już pootwieraliśmy, no i teraz tak jak mówiłem, otworzymy sobie trzy te piłki Special Agent, Play with my club points, tak jest. Tutaj jest do trafienia właśnie ten Cafu, De Rossi oraz chyba Totti. No i poza tym zawodnicy z Ligi Włoskiej, więc mam nadzieję, że jakaś czarna piłka tutaj wpadnie. No i mamy srebrną, co no nie jest dobre, tak? Mamy Marco Piazzę. No w rzeczywistości ten zawodnik też spory zjazd formy, no bo kiedyś Juventus, a teraz w Genoi też jakoś specjalnie się nie prezentuje. No ale jest to jest, tak? Następna piłka, tym razem mamy, wiadomo, znowu Włochy, ale czy będzie tym razem piłka czarna? No niestety mamy kogoś z Romy, jest to piłka złota i jest to Pedro. Co ciekawe, Pedro mam już w swoim składzie jako zwykłą taką, znaczy zwykłą, jego kartę taką lepszą, a to jest jego zwykła wersja. No i ten Pedro najprawdopodobniej po prostu posłuży nam jako exp dla tej osoby, dla tego większego Pedro. Ci co grają w PES-a to wiedzą, o co chodzi, a ci co nie grają, no to da się tutaj po prostu zawodnika jakiegoś przemielić na exp, dzięki któremu ulepszacie sobie innych zawodników. No i tutaj na pewno tych gorszych zawodników będziemy sobie mielić i po prostu przepalać na expa do tych lepszych zawodników. Tutaj mamy też dosyć sentymentalny powrót, można powiedzieć, no bo mamy Gervinho, który w poprzednich FIFA-ch, tam FIFA 13-14, w trio z Ibarbo i z Ahmedem Musą, chyba z Musą, robił naprawdę fajną robotę. No więc co, no takie oto trafy.
I zaraz się widzimy w moim składzie, pokażę wam jak to wygląda i zagramy sobie jeszcze jakiś testowy meczyk. Jesteśmy już u mnie w składzie, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Wiem, no składzik jest totalnie słaby jeśli chodzi o PES-a, no bo jak wiemy, no tutaj po prostu PES stawia bardziej na to, żeby bawić się tą grą, grać sobie ulubionymi zawodnikami i nie trzeba tutaj tak jak w FIFA non stop grindować, cały czas grać jakiś squad battles, food champions czy rivals, żeby z tygodnia na tydzień ten skład ulepszać, bo praktycznie gra daje taką możliwość, że niemalże za darmo możecie sobie ten składzik ulepszać. Co jakiś czas są jakieś nowe piłki, jakieś nowe wyzwania o darmowe karty i tak dalej. Także no wiem, ten składzik nie prezentuje się jakoś wybitnie, ale powiem tak, no Pepe naprawdę spoko. Ogólnie tak, no to dostaliśmy za darmo tych 5 panów. Było ich 6, ale przez przypadek, w ogóle jestem debilem, ale to nie ma znaczenia, z quicksilowałem tak jakby sobie Boatenga 88, który też właśnie był tą kartą taką darmową. Przepaliłem go tak jakby na ex-trainera niechcący, no i potem sobie tego expa właśnie wrzuciłem w Pepe, żeby chociaż takiego jednego obrońcę mieć ogarniętego. No tutaj jeszcze jest Hernandez z Bayernu wypożyczony, później za niego wskoczy sobie John Stones, jak ten już Hernandez nam się skończy. No wiadomo, Messi, Dybala, Pedro, jestem z nich bardzo zadowolony, a reszta to tak na razie na uzupełnienie składu. Tutaj paru srebrnych graczy, ale mam nadzieję, że jak zacznę sobie częściej grywać, to po prostu będzie nam się lepiej ten składzik prezentował. Także co, ja was dłużej nie zatrzymuję, zagramy sobie jeszcze jakiś jeden meczyk, oczywiście rankingowy, czyli mecz online. Od razu mówię, że ten mój ranking jest bardzo niski, bo dopiero zacząłem, zagrałem tam może z 5 czy 6 meczy, ze 3-4 wygrałem, 2 przegrałem. I tak naprawdę no jestem na takim początkowym poziomie, też jeszcze nie ogarniam PES-a, tych wszystkich jakichś zwodów, jakichś dobrych akcji, więc nie gram jakoś dobrze. Także też nie możecie od razu mnie katować, że jestem tragiczny w tego PES-a, bo tak jak mówię, no gram w tą grę pierwszy raz w życiu. No także co, zapraszam was już do meczyku. Udało nam się wyszukać przeciwnika, jak widzicie tutaj jest PSG, jego ulubionym klubem. Mam tu m.in. Boatenga, Rui'ego, Bellerina, Mascarella, Gastona Ramireza, Javiego Martineza, Dybale, Messiego i Mbappe, którego pewnie sobie wziął na wypożyczenie. No i powiem wam szczerze, składzik ma no nieco lepszy, rating mamy podobny, bo ja mam tam 409 punktów, on ma chyba 430, więc mniej więcej porównywalny rating. No jest to, no jest to słaby rating, tak, no bo wiadomo, no też dopiero zaczynam swoją przygodę z tym PES-em, ale zobaczymy, czy uda nam się ten mecz wygrać. Ależ dobra piłka teraz do Paulo Dybali na skrzydło. Zobaczymy, czy Paulo Dybala sobie tutaj poradzi. Zastawia się. Oj, tutaj dobry teraz dribbling Paulo Dybali. Paulo Dybala jest zagranie do Leo Messiego. Leo Messi, mamy 1-0. No tutaj naprawdę fajnie Paulo Dybala się na tym skrzydle zachował. Zastawił się, wszedł w pole karne. No i zrobił to, co do niego należało, czyli dograł piłkę prostopadle wzdłuż bramki. I po prostu mamy 1-0, no co tu dużo mówić. Paulo Dybala, świetna piłka, bo dobrze się też pokazał. No i Paulo Dybala, tutaj przeciwnik kryje Messiego. Paulo Dybala próbuje tutaj jeszcze przelobować, podanie do Messiego. Leo Messi przyjmuje na klatkę między dwóch obrońców i mamy 2-0. Fajnie naprawdę tutaj dobrze pograła ta nasza ofensywna trójka. No atuty, ale naszym atutem są szybkie kontry. Piłka do Paulo Dybali, Paulo Dybala miękko wcinka i 3-0. Paulo Dybala, świetne tutaj zachowanie naszego argentyńskiego napastnika. Dostał dobre podanie prostopadłe między dwóch środkowych obrońców i chyba będzie rage quit, z tego co mi się wydaje. Tutaj coś próbuje zdziałać Leo Messi, przeciwnik już totalnie pogubiony. Leo Messi fauluje, ale nic z tego, bo nasz Leo Messi strzela tutaj czwartą bramkę. Przeciwnik już chyba się poddał, bo tak mi się po prostu wydaje, bo jak tak patrzę, jak rozgrywa, to tak mi się wydaje po prostu, że się poddał. Dobra piłka teraz za plecy, tutaj bramkarz niestety wyłapuje tę piłkę. Messi, długi słupek, Leo Messi, no tutaj czy FIFA, czy PES, no nie robi mu to różnicy, bo Messi jest po prostu niesamowity. Fajnie się odwrócił, przeciwnik bierze pauzę. Chociaż, aha, bo on pewnie chciał zreszpidować, ale dobra, będzie grał pewnie dalej, no ale fajnie, tak, widzicie dużo bramek, więc to mnie cieszy. Dziura w środku, Messi, balans ciała, Messi wcinka, no Messi jest niesamowity. 6-0, tutaj naprawdę ja nic nie ustawiałem, takiego po prostu mi rywala dobrało i no nie ma na to wpływu, więc no co mogę poradzić, tak, prowadzimy 6-0, więc no naprawdę miażdżymy. Od razu klepka z Martinezem, jest Kylian Mbappé.
Nie udaje nam się go zatrzymać. No i Kylian Mbappé pakuje piłkę do siatki. Jest to kontaktowy gol naszego przeciwnika. No ale cóż, no prowadzimy 6-1, więc tutaj wątpię, że nam się coś stanie w tym meczu. No ale szkoda, że straciliśmy tego gola, bo chciałem tutaj na 0 z tyłu spróbować zagrać. No i wygrywamy 6-1. Także co, no fajny meczyk, Messi dużo goli, naprawdę fajna potyczka. Także co, no ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeśli będziecie chcieli oczywiście taką serię z PES-a, będzie się ona pojawiała raz w tygodniu, myślę, taki luźny odcinek, czy to jakiś gameplay, czy jakieś otwieranie piłek. Ale mam nadzieję, że też wam się spodoba takie właśnie odejście troszkę od FIFA. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, siema.